teraz robi? Widzisz. Po co pytasz, jak widzisz? Ale chciałbym wiedzieć. Już się pan szykuje? Do ucieczki, bo zimno dzisiaj. Aha. A ty jeździ na rowerze, bo zmarzniesz. Na hulajnodze. Na hulajnodze. A nie na rowerze. No to niech ci rower ma usiąść. Mamusi nie ma, ale tatuś. Tomty, lin, tomty. A jak pan się nazywa? No, jak ja się nazywam? Don Juan. A pan nie wymyślił? Nie, nic nie wymyślił. A ja się nazywam Tomek. Tomek. No, ładne imię masz. Pan też ma bardzo ładne. Tomek, bardzo ładne imię masz. Ja mam Tomek Łuziński. Jak? Tomek Łuziński. Łuziński. Tak, a pan jak? No, ja mam Don Juan. Don Juan, ale jak nazwisko? Juan. Tak? Pan ma takie francuskie imię. Francuskie? Skąd ty wiesz, że to francuskie? Bo wiem. Jest bardzo elegancko ubrana. Co ty mówisz? No dziękuję ci serdecznie, ale widzę, że ty masz piękną kurteczkę. Jaki męski. Ty masz piękną kurteczkę, śliczną, twarzową. A wy macie takie fajne rękawice białe. A no właśnie. Każdy ma coś, prawda? Mhm. No? Ale ty masz na zmianę. Tak. Jedną taką, drugą taką. Jedną długą i jedną krótką. Wiesz? Dlaczego? Żeby tak zabawowo było, wesoło. Jest wesoło, to bo patrz, ta mi pasuje do spodni, nie? I do kapelusza. I do torebki. A ta mi pasuje do kurteczki. Jeszcze do tego. O, widzisz. A ty. Dzień dobry, syneczku. Ale ty ładny jesteś. Nie mam, ale mogę jechać. Gdzie jest prawa strona, gdzie lewa? Nie. To trzeba pamiętać, spytać mamy. Gdzie masz prawą rączkę? No to jest prawa. A którą się żegnasz? A mówisz pacierz? Słucham? Czy pacierz mówisz? Nie mówisz, nie. Nie modlisz się? Nie. Nie, a dlatego nie wiesz, gdzie prawa rączka i lewa. No, gdybyś się modlił, to byś wiedział, bo się zawsze prawa. Prawa to lewa. Bo się prawo... A to z prawa, a tu lewa. Tak. A ile pan ma lat? No, można powiedzieć 70. A pani? Tu też. 70? Nie, jeszcze 60. Pan jest trochę starszy? Tak, ja starszy, jestem mężczyzną, tak. Ja jestem starszy, ja patrzę na świat i uważam, że ty powinieneś się nauczyć modlić do Pana Boga, bo to Pan Bóg wszystko stworzył, te kwiaty i ludzi. Natura kwiatyła. Natura kwiaty zrobiła. No tak, Pan Bóg stworzył naturę, wszystko, kosmos, wszystko. Trzeba się modlić do Pana Boga, żeby być mądrym. A ja kiedyś zrobiłem grzech. No każdy człowiek, wiesz, nie jest taki idealny, że nie zrobi grzech. Każdy człowiek... Ja kiedyś powiedziałem, że Pan Bóg to jest byk. No właśnie, o to chodzi, że trzeba przeprosić Boga i wszystko będzie w porządku. A najgorzej to, jak ludzie nie wierzą, to są podobni do zwierząt. Trzeba wierzyć dlaczego? Dlatego, że trzeba szanować matkę, ojca, babcię, dziadka, kolegę, koleżankę. Wszystkich trzeba szanować. Ale mój dziadek umarł. No to dobra, ale to pójść na grób i
świeczkę zapalić, pomodlić się za niego. Tak. O, podziękować Bogu, że miałeś dziadka. Masz ojca, masz matkę. O, trzeba być szczęśliwym. Trzeba grzecznie, trzeba nie śmiecić, prawda? Trzeba być kulturalnym. O, to wszystko wynika z tego. Do widzenia. Wow. Czy coś tam jest pod ziemią? Słucham? Czy coś tam jest pod ziemią? Nie wiem. Ja też nie wiem, ale coś tam powinno być. Ziemi? To utrzymuje to. Co utrzymuje? Ziemię? Nie, no to utrzymuje ten ciężar. Aha. Co to powinno być? Bryła. Ta bryła ziemska utrzymuje ciężar taki ziemski, tak? Tak. Interesuje się galaktyką? Tak? A wiesz, to jest galaktyka? Galaktyka to takie planety są, które się składają. Ziemia, Księżyc, Słońce, Wenus, Mars, Jowisz. A wygadnij, co się stanie, kiedy Księżyc i Słońce się połączą? To są rzeczy niemożliwe. Ale gdyby się tak stało? Wykluczone. Młodo wyglądam cię staro. A co? No. No, jak? Tak staro. Tak staro? Mhm. Tak staro wyglądam. Nie tak bardzo, ale. Nie tak bardzo, no. Ale staro. Ale staro. No już nie jestem młoda. Prawie 70 lat, to już nie jest młody. No. A młode to wie. A ja mam 5. A ja mam 6 już. A widzisz, to ty jesteś bardzo młodziutki. O. Jeszcze. Będą 3 razy obchodzić moją urodziny. Tak. Ja mam wczoraj moje urodziny. Tak. Będę miał chyba... Wiesz co, Sydeczku, nie staraj się, żebyś tak szybko był duży, bo to są takie kłopoty, jak się jest duży, wiesz? A najlepsze życie to jest, jak się jest małym jeszcze. To jest kochane, dobre życie. Mamusia wtedy przytula, jak mamusia... A masz chyba dobrą mamusię, tak? No widzisz, tatoś też przytuli od czasu do czasu. No tak się stało, że wybuchła wojna i nie miałam już warunków na to, żeby się uczyć. Pójść na studia. Wiesz, akurat wojna wybuchła. No i musiałaś uciec od wojny. No, od wojny nie można było uciec. Wiesz, wojna była wszędzie, w całej Europie. Także od wojny to ucieczki nie było. Pokrzyżowała plamę jak... No wielu ludzi. Swastyka. Jak taki znak swastyki. No bo hitlerowcy właśnie tak. Napadli na Polskę. Niemcy i zniszczyli nasze plany, nasze miasta. Ale już są naprawione na szczęście. No w każdym, ja bądź razie, to co myśmy przeżyli, to ja bym tobie nie życzył, żebyś się tego to przeżywał. Żebyś miał lepsze życie, spokojniejsze. A pan wygrał? Ja nic nie wygrałem, tylko ja przeżyłem 2 wojny. Dwie? Dwie. Ja też mam taką grę komputerową. Tak? Tam jest taki helikopter, leci i tam są czołgi. No. Musisz czasami zabijać, czasem nie, czasem zabijać. Jeszcze tam są takie krzaki, tam gdzie są ukryci, musisz strzelać na te krzaki. A ja są też najgorsze przeszkody, ja już dużo przeszłem. Tak?
Wojna jest rzeczą straszną. Ale po co ona jest? Po co ona jest? Kto to wie, wiesz? Właściwie to jest wariactwo jakieś. Ona jest... Ludzie się biją nie wiadomo o co. Jak ty może będziesz, ja? Jak ty będziesz miał tyle lat, co ja, to pewnie wojen już nie będzie. Może w ogóle wojny nie będzie. A czy kiedy ja... To kiedy ja będę miał tyle samo lat, ile pan, to pan jeszcze będzie żył? O nie, to już nie. To już nie będę żył, to powiem. No ale może się tak stać, że może pan żyć. No jeszcze parę lat mogę to żyć. Ile? Zobaczymy. Może dwa, może pięć, może... Może 20. Nie, 20 to chyba nie. Powiem 20 to bym miał przeszło 100 lat. 115 lat musiałbym mieć. Żeby długo, pan jest... To tak długo się już nie żyje na świecie. Ale można mieć 115 lat, można. O nie, już nie ma tak. Przeważnie ci, którzy bardzo długo żyją, to mają 101, 102. A 103 to już nie. Chyba i 103. Pan... Ale 104, 105. A mój dziadek miał jeszcze bardzo dużo życia przed sobą, ale umarł na chorobę. No, a ile miał lat chyba? Nie pamiętam. Nie wiem, ile miał lat. Kilkaś tam.